No witajcie. No dlaczego tutaj jesteście? Uczcić pamięć zamordowanych w Smoleńsku. Żeby walczyć o prawdę swoją postawą. O prawdę, o normalność, o to, żeby Polska była Polską. To samo, żeby Polska była Polską. Co tu przyjeżdżamy? No przyjeżdżamy o Polskę walczyć. Najważniejsza jest Polska i wiecie, kto z prezydentem walczył. I on jest premierem. Jak on może być premierem? To dla nas też niesamowite. Jak mogli się zgodzić na to, że facet jest premierem, który współuradniczył w Smoleńsku? Jakim prawem on jest? Proszę mi powiedzieć, jak ludzie nie mogą uwierzyć, że to był zamach? O co tu chodzi? Jak państwo się czujecie dzisiaj? Tak jak wtedy, 14 lat temu. Czyli? Czyli niesamowity żal i ta niemoc. Ta niemoc w wyjaśnieniu tego, chociaż wierzymy, że będzie dobrze. Zawsze wyjdzie prawda na jaw. Ale jak to sobie państwo tłumaczycie, że 14 lat nie można jakby przebić się w świecie i w Polsce z podstawowymi faktami i nie można pociągnąć do odpowiedzialności ludzi, którzy są odpowiedzialni za co najmniej wystawienie polskiego prezydenta, głowę państwa na śmierć? U nas w górach to jest takie powiedzenie, jak się nie chce, to gorzej jakby nie mógł. Czyli troszeczkę brak jest chyba chęci ze strony teraz na pewno rządzących, natomiast wcześniej no, nie mieli na wszystko wpływu. Ale ostatecznie ja to tak bym zakończył w ten sposób, że my tu idziemy w takim pochodzie, żeby coś zamanifestować. Kończymy mszą świętą w archikatedrze i właśnie Panu Bogu nadzieja, Bóg Polskę uchroni, Maryja Królowa Polski pozwoli nam zwyciężyć. Jestem tu dlatego, że uważam, że dopóki nie zostanie do końca na cały świat wyjaśniona ta katastrofa, ta tragedia nasza narodowa, to trzeba być. Dopóki po prostu cały świat nie będzie wiedział i cała Polska, co się stało, bo nadal część Polaków gada absurdy o brzozie. Więc no, nie wiem jak to nazwać, ale uważam, że trzeba upamiętniać tą straszną tragedię, ten straszny dramat dla Polski. I tyle. Po prostu trzeba trzymać tą pamięć, pamiętać o tych ludziach. A co czujesz 14 lat po śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji? No smutek, ogromny smutek. Myśmy stracili elitę naszego narodu. Myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu dzisiaj, gdyby to się nie wydarzyło. Wielki zawód z powodu tego, że no nadal jesteśmy jak dzieci we mgle, nie do końca, chociaż i raport, i w zasadzie my wszyscy wiemy, co się stało, tak? Czy ktokolwiek odpowiedział za to? Nie ma odpowiedzialności, tak. I ludzie, którzy przyłożyli ręki do tego, awansowali rządzą w naszym kraju i tu jest nasza niezgoda na to, co się stało. Znicze biały i czerwony od Solidarnych 2010 z bukietem tulipanów dla Marii Kaczyńskiej. 10 kwietnia 2024 roku, 14 lat po zamachu smoleńskim. Szanowni Państwo, 14 lat temu
10 kwietnia 2010 roku na terenie Rosji został zabity polski prezydent profesor Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, niemal całe dowództwo polskiej armii, prezes Narodowego Banku Polskiego, przedstawiciele duchowieństwa i naszego państwa, posłowie, senatorowie. Zginęła odradzająca się po 70 latach od zbrodni katyńskiej prawdziwa elita Rzeczpospolitej Polskiej. Jak to możliwe, że nie zapewniono im bezpieczeństwa, że ówczesne państwo polskie w 2010 roku wprost wystawiło polskiego prezydenta na śmierć? Nigdy dogłębnie nie zbadano udziału czy pomocnictwa w zamachu osób po stronie polskiej, współdziałających czy pracujących na rzecz Moskwy. Kluczową rolę w paraliżu ochrony bezpieczeństwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego odegrał ówczesny premier Donald Tusk i podlegający mu aparat państwowy. A pierwsze polskie badania tej zbrodni były robione pod moskiewskie dyktando. Również w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, choć dysponowano wszelkimi niezbędnymi zasobami, nie wykazano niezbędnej skuteczności. Brak raportu na czas, brak zbadania łańcucha decyzyjnego, który doprowadził do zamachu, zablokowanie przesłuchań świadków, brak kompetentnych zaleceń, które po wdrożeniu miałyby chronić polskie państwo przed powtórzeniem podobnej tragedii. Brak efektywnego śledztwa prokuratury, brak postawienia zarzutów i osądzenia zamachowców, czy też ich współpracowników. To rodzi wciąż realne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Tej zbrodni nie rozliczono i nie zabezpieczono państwa przed ryzykiem kolejnej zbrodni. Nie dotarto do światowej opinii publicznej z prawdą o przebiegu zamachu. Nie wyjaśniono Polakom, w wyniku czyich działań zginął ich prezydent i jak to było możliwe. Zaraz po zamachu za pierwszych rządów Tuska ograniczono się do zacierania śladów, do służby na rzecz Putina i oddania mu całego śledztwa. Tusk oddał Putinowi w dyspozycję wszelkie dowody, w tym ciała ofiar i wrak samolotu. Za rządów PiS ograniczono się do upamiętniania i żarliwej narracji w mediach przy paraliżu realnych, kompetentnych postanowień. Za to odpowiedzialne są osoby liderów śledztwa prokuratorskiego i badania podkomisji, czyli ci, którzy mieli wszelkie zasoby i władzę, by sprawę załatwić. Od 14 lat żądamy kary dla winnych zamachu na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i 95 kluczowych dla państwa polskiego osób, którzy zginęli w wyniku serii eksplozji w samolocie Tu-154M na terenie Federacji Rosyjskiej. Gdyby właściwie, szybko i skutecznie zareagować na atak Putina na polskiego prezydenta, może nie doszłoby do pierwszego ataku putinowskiej Rosji na Ukrainę i Krym, ani do wojny rozpoczętej w lutym 2022 roku.
Może suwerenność Polski nie byłaby tak bardzo zagrożona, jak jest dzisiaj. Zagrożona zarówno przez zewnętrznego wroga, jakim od wieków jest Rosja, jak i wewnętrznego wroga, rodzimą Targowicę. Niedoprowadzenie śledztwa smoleńskiego skutecznie i do końca sprawia, że po 14 latach od zamordowania prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i 95 uczestników lotu do Smoleńska, Donald Tusk ponownie zostaje premierem Polski, a jego mocodawcy cieszą się z doprowadzenia do degradacji i upadku struktur państwa polskiego każdego dnia rządów koalicji 13 grudnia. Polska traci suwerenność, a Polacy poczucie bezpieczeństwa. Jednak prawdziwą hańbą dla Polski jest sytuacja, kiedy to od stycznia 2024 roku oficjalną wykładnią obecnego rządu, rządu zdrady narodowej dotyczącą tak zwanego zdarzenia lotniczego samolotu Tu-154M numer 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 roku w rejonie lotniska Smoleńsk Północny jest tak zwany raport Millera z lipca 2011 roku, czyli polskojęzyczna wersja raportu rosyjskiej generał Anodiny. Rzecz możliwa tylko dlatego, że winni nie zostali ukarani. Tak w 2010 roku, jak i obecnie, kluczową rolę w żyrowaniu rosyjskiego kłamstwa w świecie na temat tej zbrodni odgrywa Donald Tusk. Zenon Kosiniak-Kamysz, stryj obecnego wicepremiera, bezpośrednio nadzorujący przekierowanie remontu samolotu do Samary, gdzie wszystko na to wskazuje, zostały podłożone ładunki wybuchowe, nigdy nie został rozliczony ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Lista hańby urzędników państwowych obejmuje kilkadziesiąt nazwisk, a jedyną odpowiedzią na wystawienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na śmierć były awanse i nagrody. Wolnej, suwerennej Polski nie będzie bez rozliczenia smoleńskiej zbrodni i ukarania winnych. Przerażające jest, że po 14 latach musimy dalej o to walczyć. Nierozliczenie winnych tej zbrodni wciąż rodzi następne ofiary. Obecny stan faktyczny jest jednym wielkim oskarżeniem dla liderów państwa, liderów badania podkomisji i śledztwa prokuratorskiego. Zamiast kompetentnego postępowania, nieustanne zwodzenie, paraliż kluczowych działań, przewlekłość prowadząca do bezkarności, przedawnień i utrzymania stanu zagrożenia państwa. A co gorsza, promocji do władzy osób niezwykle niebezpiecznych dla Polski, osób, które już dawno powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej w związku ze zbrodnią smoleńską. Bez rozliczenia zamachu smoleńskiego nie ma bezpiecznego, suwerennego, szanowanego i szanującego się państwa polskiego. Należy tak się zorganizować, by do władzy doszli uczciwi, kompetentni i skuteczni ludzie, którzy to bezpieczeństwo naszemu państwu zapewnią. Innymi słowy, trzeba się rozliczyć również po to, by wiedzieć, kto jest kim. Stowarzyszenie Solidarni 2010 przez 14 lat, w tym
tym 8 lat sprawowania pełnej władzy przez partię Prawo i Sprawiedliwość oraz wywodzącego się z tego samego obozu politycznego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dopomina się opublikowania pełnego, zgodnego z faktami i międzynarodowymi standardami raportu końcowego, a także zakończenia i upublicznienia prac prokuratury tak, by państwo polskie mogło postawić zarzuty karne osobom odpowiedzialnym za śmierć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i 95 przedstawicieli państwa polskiego. Domagamy się podjęcia kroków prawnych przed polskim sądem oraz na arenie międzynarodowej w celu sprawiedliwego osądzenia sprawców największej tragedii narodowej Polski po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, nie możemy się poddać. Tu chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego i sprawiedliwość. 10 kwietnia 2024, Solidarni 2010. Dziękuję. Lista 96 osób poległych 10 kwietnia 2010 roku na skutek eksplozji samolotu wojskowego Tu-154M nad Smoleńskiem w Rosji w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.